Witam Państwa bardzo serdecznie z Kłobucka. Jest końcówka listopada, piękny dzień mamy dzisiaj, a ja z bardzo poważną sprawą się do Państwa dzisiaj zwracam. Mamy w Kłobucku już od wielu, wielu lat problem z bezpańskimi psami, które przez nieodpowiedzialnych ludzi są wyrzucane w różnych okolicznościach, w różnych miejscach Kłobucka. I dzisiaj właśnie w tej sprawie się z Wami spotykam tutaj na ulicy Halera, gdzie biedny psiak jeden został wyrzucony przez kogoś, jest dokarmiany przez mieszkańców tutaj ulicy, ale niestety no, szukamy mu domu. Mam wielką nadzieję, że przez to, że właśnie teraz do Was to mówię, znajdzie się jakaś dobra dusza, która będzie chciała przygarnąć tego fantastycznego psiaka. Jest bardzo wdzięczny, przyjacielski, nie widać w nim żadnej agresji. I jedyne, co mu jest potrzebne, to serce, którego bardzo mocno pokocha. Także wierzę w to, że właśnie teraz ktoś taki nas ogląda i będzie chciał przygarnąć, dać mu jego własne wspaniałe imię i mieć go u siebie i dać mu tą wielką miłość. Zobaczcie, no przecież to aż się serce kraje, żeby taki pies biegał sobie tutaj i na co on ma biedny liczyć i czekać. Przecież za chwilę będzie zima i musi się gdzieś podziać. Także serdecznie Państwa zachęcam do tego, aby znaleźć odrobinę swojej własnej empatii i przyjąć tego psiaka do siebie. Pooglądajcie Państwo teraz, może ja tak spoglądam co chwilę w bok, bo go widzę tutaj obok, jak obserwuję to, co teraz nagrywamy. I nie wie, co się tak za bardzo dzieje, ale to w jego interesie właśnie to wszystko, aby znaleźć mu tą kochającą rodzinę. Zachęcam serdecznie, sami mamy dwa takie psiaki, które ktoś wyrzucił. Wierzcie mi Państwo, nie ma większej psiej miłości niż od takich zwierzaków, które zobaczą, że ktoś może im dać coś od siebie i pomóc żyć w tym pieskim świecie. Jeszcze raz zachęcam i dziękuję bardzo. No tak, jeszcze mała dogrywka nam wyszła, bo w tym całej moim rozemocjonowaniu z tą sytuacją, z tym psiakiem biednym, zapomniałem powiedzieć, że to jest bardzo młody psiak. Tak na nasz ogląd, nie wiem czy ma rok, może niewiele ponad rok, ale już jest normalnie chyba taki, jak już będzie, nie będzie raczej większy. No i najważniejsza rzecz jeszcze jedna. Kontaktujcie się ze mną na mój numer telefonu, jeżeli byście chcieli zobaczyć, gdzie ten piesek jest, ja chętnie przyjadę i pokażę. A mój numer się wyświetla właśnie w tej chwili na dole ekranu i można będzie na niego zadzwonić. Także czekam na Wasze telefony. Mam nadzieję, że zadzwoni szybko w tej sprawie i będziemy mogli tutaj przyjechać i psiakowi uratować jego sytuację, żeby po prostu już ten dom miał. Także dziękuję. Myślę, że teraz już wszyscy wszystko wiedzą, co trzeba.